Dziś taniec na róże jest jedną z dyscyplin sportowych i to wymagających sporej krzepy. W Polsce moda na pole dance pojawiła się niedawno i rozwija się w zawrotnym tempie. W Wałbrzychu też można spróbować swoich sił w tej dyscyplinie sportu. Jest to gimnastyka na rurce, aczkolwiek wolę określenie gimnastyka na drążku pionowym, żeby uniknąć tych skojarzeń erotycznych z klubami go-go, ze striptizem, ponieważ to nie jest to samo. Przede wszystkim należy uściślić, że zajęcia pole dance na siłowniach, w klubach fitness, w szkołach tańca absolutnie nie mają nic wspólnego z tym, co możemy oglądać, jeżeli mamy do czynienia z klubami właśnie nocnymi, czy kiedy oglądamy niektóre filmy. Szkół pole dance w Polsce przybywa. Jest ich już kilkadziesiąt. Bardzo mnie ten trend cieszy, bo to pokazuje, że ludzie zmieniają swoje myślenie, że nie myślimy już o pole dance jak o typowym tańcu na róże z podrzędnego klubu, tylko myślimy jako o formie sportowej, która pozwala nam się pokazać jako ludziom, którzy dbają o siebie, dbają o swoją sylwetkę i nie przejmują się tym, co pomyślą sobie ludzie, którzy gdzieś oglądają te zajęcia i mają jeszcze niewyrobioną opinię, ponieważ no, ja rozumiem, że nie wszyscy muszą się do tego tańca przekonać, natomiast dobrze jest kształtować to myślenie, że istnieje taniec na róże w wydaniu erotycznym, ale istnieje też ta sportowa forma, która wymaga wiele wysiłku i należy szanować ludzi, którzy się tym zajmują. Taniec na róże to doskonała metoda na wymodelowanie zgrabnej, ponętnej sylwetki i zrzucenie zbędnych kilogramów. Pole dance, czyli taniec na róże, to połączenie fitnessu, akrobatyki i zmysłowego kobiecego tańca, w którym główną rolę odgrywa pionowa rura, umożliwiająca wykonywanie efektownych figur i układów. W Wałbrzyskiej Szkole Tańca Havana na zajęcia z pole dance można uczęszczać już od marca tego roku. Zajęcia na rurce na siłowni mają przede wszystkim kształtować naszą sylwetkę. Na nich się wzmacniamy, rozciągamy. Dziewczyny jak gdyby starają się wzmocnić swoją sylwetkę. Oczywiście chodzi też o to, żeby nauczyć się tańca, zmysłowego poruszania się, aczkolwiek ta zmysłowość bardziej wynika z tego, że dziewczyny robią się bardziej pewne siebie. One rozumieją, że żeby tańczyć na róże, nie chodzi tak naprawdę o to, żeby wić się w ledwo zakrywającym ciało stroju, tylko o to, żeby pokazać, że jesteśmy piękne, silne jako kobiety. Natomiast no, kluby nocne w tamtych lokalach dziewczyny mają mężczyzn uwodzić swoim tańcem. My mamy pokazywać, że jesteśmy silne, że jesteśmy zdyscyplinowane, że potrafimy uczyć się coraz trudniejszych akrobacji, które nie mają nic wspólnego z erotyzmem, z seksapilem, wręcz przeciwnie, one mają pokazać, że kobiety można stawiać na równi z mężczyznami, jeżeli chodzi o rozwinięcie mięśniowe sylwetki. Na zajęcia mogą uczęszczać panie w różnym wieku i stopniu sprawności fizycznej. Szkoła oferuje zajęcia dla grup początkujących w dwóch wersjach. Pole dance z elementami akrobatyki i pole dance wersja taneczna. Najlepiej chyba obrazują to zawody w pole dance, nie tylko ogólnopolskie, też międzynarodowe, gdzie kategorii wiekowych jest dużo, zaczynają się już od 6 roku życia. Najstarsza kategoria, z jaką ja się spotkałam, to była 60+. I w każdej kategorii osoby, które startują, pokazują niesamowite umiejętności. To nie jest tak, że jakiś przedział wiekowy ma zarezerwowane figury dla siebie, tylko jeżeli tylko się czegoś nauczymy, to możemy to pokazać, więc nie ma to nic wspólnego z tym, ile mamy lat, jak wyglądamy, tylko z tym, jak często ćwiczymy i jak udoskonalamy nasze umiejętności. And you were strong enough.